Obchody Krajowego Dnia Sołtysa, który przypada na 11 marca, odbyły się 9 marca na Mazowszu we wsi Rusiec w gminie Nadarzyn. Z tej okazji zorganizowano konferencję Niepodległa i inspirująca Wieś Polska. W konferencji uczestniczyli Marek Leja, wójt gminy Dąbrowa, Ryszard Wilczyński, poseł Rzeczypospolitej, Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego, delegacja Urzędu Marszałkowskiego i gminy Dąbrowa oraz Opolska Fundacja promująca obszary wiejskie i ich mieszkańców. Ludzie, środowisko, ekologia. Województwo opolskie natomiast reprezentuje projekt Plac Rekreacyjno-Wypoczynkowy Sołectwo Prądy, gmina Dąbrowa. W czasie obchodów ogłoszono wyniki pierwszego konkursu sołectw finansowanego z Funduszu Sołeckiego i bardzo dobrze w nim zaprezentowała się Opolszczyzna. Sołectwo Prądy z gminy Dąbrowa zostało nagrodzone za najlepsze wykorzystanie Funduszu Sołeckiego. To było trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie sołectw. Nagrodę w wysokości 4,5 tysiąca złotych przyznano za realizację projektu Plac Rekreacyjno-Wypoczynkowy. Trzecie miejsce w konkursie, które otrzymał projekt Plac Rekreacyjno-Wypoczynkowy zgłoszony przez Sołectwo Prądy gmina Dąbrowa, województwo opolskie. Jak usłyszałem werdykt, no to wzruszenie niesamowite i tu oczywiście chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim swoim mieszkańcom, znaczy mieszkańcom Sołectwa Prądy. Serdecznie dziękuję też mojej szanownej małżonce, która mnie przez te wszystkie lata wspiera, bo to jednak chcę powiedzieć, że funkcja sołtysa nie jest łatwa, a jakieś wsparcie jest potrzebne. Bardzo dziękuję swojej Radzie Sołeckiej, która mnie też ciągle wspiera i oczywiście nie mogę zapomnieć o naszej gminie Dąbrowa. Za to i wójtowi, panu Markowi Lei, w sumie za to, że tak nam pozwalają swobodnie podejmować decyzje, jeśli chodzi o Fundusz Sołecki. Fundusz Sołecki sprawia to, że te małe miejscowości, między innymi takie jak właśnie Prądy, moje sołectwo, może na nowo jakby odżywać. To jest naprawdę bardzo ważne. U nas Fundusz Sołecki istnieje od samego początku. Czyli tak jak dzisiaj była mowa tutaj na tym spotkaniu, pierwsze ustawy weszły w życie w 2009 roku i od 2010 każde sołectwo w naszej gminie może skorzystać właśnie z Funduszu Sołeckiego. Najpierw było 15 to sołectw, teraz 13, ale myślę, że każdą złotówkę, które dostają z tego budżetu sołeckiego, mnożą razy 2-3 i tak powstają naprawdę duże zadania, które realizują poszczególne sołectwa. Myślę, że sołectwo, jakby na to nie patrzeć, Prądy Małe, które zdecydowanie mniej otrzymuje tych pieniędzy, ponieważ Fundusz Sołecki jest uzależniony od liczby mieszkańców. Na ten rok przy 1000 mieszkańców jest 31 tysięcy, a nasze Prądy fajne, małe, kochane, które zajęły trzecie miejsce w kraju, mają tylko 300 mieszkańców, troszkę ponad. Więc tych pieniędzy jest na pewno mniej, ale tą pracę, którą dołożyli głównie tutaj oczywiście sołtys Andrzej Piotrowicz, no spowodowało, że dzisiaj możemy odbierać takie laury. Konkurs był skierowany do wszystkich sołectw, które w latach 2010-2017 zrealizowały projekty finansowane w ramach funduszu. Mija mniej więcej 10 lat od czasu, kiedy decydowano o tym, czy stworzyć fundusz sołecki. Dzisiaj wiemy, że to był strzał w dziesiątkę. Łączna wartość inicjatyw w skali kraju to prawie 0,5 miliarda złotych. 70% gmin ma ten fundusz dla 11 milionów mieszkańców. To jest olbrzymia wartość, olbrzymia liczba i tego typu sukcesy jak wsi Prądy zaliczyło już do tej pory mnóstwo sołectw, które zrealizowały te swoje inicjatywy, bo każde wykonane przedsięwzięcie jest po prostu sukcesem na wymiar danego sołectwa. Dobrze, że się wybiera te najciekawsze inicjatywy i pokazuje i promuje i nagradza. Rola sołtysa jest taka, żeby zintegrować mieszkańców danej wsi, w której ten dany sołtys operuje. I tak naprawdę z mieszkańcami, z taką silną drużyną można bardzo wiele zrobić. Tak jak zresztą w prezentacji, którą prezentowałam, jest od tak naprawdę zabaw i różnych rekreacyjnych wydarzeń możemy też robić bardzo dobre rzeczy, czyli na przykład sprzątać wieś, robić pikniki ekologiczne, integrować się w bardzo różny sposób. Udział w konkursie wzięło 100 sołectw, które w latach 2010-2017 zrealizowały projekty finansowane z pieniędzy pozyskanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Dlatego należy uznać, że miejsce na podium wsi Prądy jest ogromnym sukcesem. Fundusz Sołecki, dzisiaj to padło, w jakimś sensie uratował funkcję sołtysa.
cytuję pewnego burmistrza, który miał tego typu spostrzeżenie. I rzeczywiście, bo Fundusz Sołecki nadał sens pracy sołtysiej, która już nie polega na zbieraniu podatków, a zaczyna polegać na organizowaniu procesu rozwoju. Czyli jesteśmy tutaj w sytuacji kluczowo ważnej, aby wieś miała instrument dla budowania jakości życia na swoim terenie. Co ciekawe, w czasie obchodów na Mazowszu przekonywano, że sołtys tyle może, ile wieś pomoże i, jak twierdzi sołtys Prądów, to jest prawdziwa droga do sukcesu każdego sołectwa. Ten godny kontynuacji pomysł był realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z samorządami województw. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.